Nie minęło 5 minut, a oni znowu tu przyszli i biją mi budynek. No toć wypierdalać. Boże, kurwa, jak wynudzicie. Kurczę, w takich sytuacjach jak te, nie wiem już, kurde, sam co tu się odpierdala. O, niech będzie taka dróżka, fajnie. Nie mam, kurde, nawet gdzie budować specjalnie, coraz mniej miejsca mam. Farmer nie żyje. Wy co, znowu, kurwa, chcecie przyjść? Spierdalać, kurwa, tam wasze miejsce, kurwa, na górę, won. O, tu. I weźcie od niego te... te pieprzone siekiery. O. Ma trzy, a wy nic. Kretyni. Się zastanawiam, czy tak by nie dorobić jeszcze paru. Chyba, że... No, masz topór. Świetnie. Dobrze. No dobra, trzeba iść teraz was na maksa, bo to nie ma sensu. Jeżeli oni przyjdą i nas, kurwa, wybiją, to będzie dupa dopiero. Okej, okay. Część z was nie ma broni. Mamy tutaj trzy, więc za mało. Bo potrzebne są jeszcze, zaraz macie. Powinno być już lepiej. Iwar dostawca, kurwa. Się zastanawiam, czy on potrzebuje jakieś narzędzie, czy coś do pracy z tym kamieniem, bo nie wiem, mam wrażenie, że on w ogóle tego nie robi. Jest 5 na 5. Irsa! Halo, Irsa? Kurwa, mogę ją znaleźć? Irsa. Brakuje zasobu. Dobra. Okej. Okay. Tak. No, tutaj powinno być moim zdaniem jeszcze napisane, co dana postać potrzebuje, czy też jakimi narzędziami się posługuje, bo tak, kurde, intuicyjnie co to nie jest. A mi niedługo ryby się skończą. Halo, przecież wy macie ryby. 38 ryb. Czasami dziwne. Aha, okej. Myk? Idźcie tu. Podejdziecie do tego gościa z jedzeniem. O, fajnie, poszliście sobie w końcu. Teraz, kiedy, kurde, ja już mam armię na was. Dzięki. No i to jest właśnie ten moment, gdzie ja potrzebuję kamienia, go nie mam. Ty debile. Zrobisz w końcu to pieprzony młotek. Dobrze! Masz młotek. Cieszę się. Halo, Irsa. Idziesz już tu. Po młotek! Gdzie kurwa wydelegować tutaj? Czy chuj? Bo nie rozumiem. Dobrze, idzie. Jest jakiś plus. Poszła. Paszali brzoch. No dobra. A tutaj w ogóle to jest dziwne, że tutaj tylko taki mały skrawek jest zasiany. Co to nie potrzebuje? Nie chce więcej? Na farmie rosną z łata kłosy, z których młynie powstaje mąka. Nie jest źle. Nieważne. Tutaj mogę odstawić jednego do pracy. Tutaj mogę odstawić jednego do pracy. Więc jest ok. Ech.
Wy wszyscy macie broń. Jest dobrze. Jezus. Słyszę, to działa, ona działa. Dzięki. Pięknie, dobra. Skoro wy nic nie robicie, tutaj robią się deski, więc jest dobrze. Tutaj robi się pszenica, więc jest dobrze. Tu mogę was przydzielić. Tu mogę was przydzielić. Budujcie moje słodkie mysie wysie. Co można tutaj jeszcze takiego? Żeby ciągłego dostaw pożywienia, piwa słodzonego i złota. Nie, nie potrzebujecie złota. Moje to jest bzdura. Browar. Piwo słodowe wydłuża życie wojowników. Jest ono produkowane z pszenicy i wody. No właśnie. Mamy tę wodę. O! Myśliwego przecież mamy. Którego nie możemy nigdzie prawie że zbudować. Ale tutaj też nie mamy za dużo tych zwierząt. Mógłbym bardziej chatę rybaka pisnąć, ale. Nie wiem. Jo, a wy co, w gromady się zbieracie? No to wygolę. Macie jaki uśmiechnięty? Tydydym. Zin. Tam budujesz, czy tam się obijasz? Dobra, masz jeden kamień i jeden węgiel, tak? Krzemień. No, spoko. Co my możemy teraz porobić, moje drogie mysie-pysie? Tutaj jest jeden wielki opierdzieling. Wy ściemniacie tu. Produkty. Wskaźnik produkcji. No dobra. Ale to. Nie wiem. No masz tutaj tych dostawców. Czemu nie robisz? Tutaj przydzieliłem chyba dostawcę, nie? No to robotnik myk. Tutaj dostawca jest. Tu mogę przydzielić dostawcę. No tutaj niektórzy się obijają przy tych ogniskach. Szybko, namiot. Masz tego drewna od zarąbania. Dosłownie. Dobra. Masz te snopki. Zebrałeś, gratuluję. Przydałoby się zrobić tego kamieniarza, ale tutaj nikt nie pracuje. Nie rozumiem. Nie. Ja was nie lubię. Nie można wezwać kolejnego Wikinga za mało dostawców. Aha. Ja myślałem, że tutaj się opierdzielacie. Znudzony. Halo. O. No mamy ten kamień. Ty powinieneś, kurde, tutaj mykać. Myk, 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 myk. Yrsa powinna nakurzać. A gdzie jest? Nie wiem. Nakurzajcie, ja po prostu poczekam, bo trochę się już gubię w tym, co wy robicie, a czego wy nie robicie. O, ale tutaj się oddzieliła grupka tych pseudo-magicznych wojowników. A tu mamy 2, 4, 6. No to nie jest za dużo. Zbudujesz to w końcu? No coś mi tu nie pasuje. No liczba wikingów, wyzwanie wikingowie 33 na 45, no tak. Tak coś mi tu kurde nie pasuje. No ale dobra, ja spróbuję inaczej. Odstawiamy cię. Tutaj nie ma robotnika. Aha, tak. A weźmy wstrzymajmy to. Okej, okay, sorry. Bo tu można wstrzymać robotkę. Wybórz, wyłącz. Wyłącz. Mamy drewna dużo, więc nie musimy się na razie nad tym specjalnie przejmować. Kamienia. Kurwa! To już moja wina. Kamienia też nie jest specjalnie dużo, więc też nie musimy się jakoś mega przejmować. Desek. Desek mamy
No nie przymierzając dużo, ale to nadal może pracować, więc to mi nie będzie przeszkadzać, więc okej. Ty nie musisz tutaj nic robić. Nie jesteś potrzebny tutaj. Ja chyba bardzo słabo zarządzam tutaj tym terenem. Namiot. Tutaj nie musisz być, ty też nie musisz być i ta osoba też nie musi być. Ważne, żebyście tutaj byli i pomagali tutaj przy tym kamieniu, bo kamień się teraz bardzo przyda. No, jest zwana ten. Świetnie. Tutaj jest przydzielonych stanowczo za dużo osób. Teraz powinno chyba trochę ruszyć. Nie jestem pewien, ale powinno. Dobra. To jest przydzielonych sporo osób. Tylko dalej mnie zastanawia, czemu Yrsa nie napierdala. Yrsa. Irytują mnie te ludziki. No dobra, nie chciałbym się przypierdzielać, ale jeżeli tego nie zaczniesz robić, to nigdy nic nie zrobimy. Masz te rybę, ale nie wiem co to jest. Zbyt głodny, zbyt głodny. Wszyscy jesteście zbyt głodni. Przechodzicie do tego rybaka i co? I nic. Czy ja to mogę wybrać konkretny produkt, który możesz przyjmować? Nie wiem. To już jest dla mnie trochę dziwne. Bo ni cholery nie mogę zbytnio tutaj pracować. Ilu was jest? Nie wiem. Dobra, tak czy siak wyślemy was tutaj. Nie wiem, coś się spieprzyło takiego, że ani tutaj nikt nie pracuje, ani nic się nie dzieje. Nie wiem, co zrobić teraz. Dobra, to trwa stanowczo za długo. Idźcie się z nimi napierdalać. Albo bardziej tak, o. O, słyszę jakąś pracę, więc coś się ruszyło, ale... Cudnie. Cieszę się, że w końcu ruszyło. Tu potrzeba trzech. Tu potrzeba czterech. I nikt nic nie przynosi. Dobra. Tu się nakurzają, więc jest bardzo dobrze. Bijcie się, moje małe, słodkie pyśki! Bij go, on zaraz padnie. Dobrze! Wycofują się! Reiterują, to jest plus dla nas. Trzeba bić tego. Sven! What are you doing? Sven! Alla, mit Svenska. No i daliście się, kurde, pobić. Bijcie go. Nie, Sven, run! Kurwa mać, Sven! Oni uciekają. No nie uciekajcie, pieprzone tchórze! No ale zbierają honor, więc jest okej. Więc sobie zawsze coś z tego będzie. Tylko kurczę, czemu ja nie mogę nimi na przykład sterować, bym kazał O, teraz na tego. Tego. Widź go! Bardzo dobrze. Jeszcze jeden. On jest łucznikiem, więc zostań w pierdziel. I to się nazywa dobra robota. Iwar Potato Nose. Fajnie. To, żeście przyszli na czas. Ale bardzo dobrze, znacznej części moich wrogów już nie ma. Jest tu ten wyjebany golem,
jest tutaj tych paru lamusów, leszczy. Są tutaj ruinki. Chyba jeszcze coś stąd wyjdzie. To będzie bez sensu, jeżeli jeszcze stamtąd wyjdą. No to już jest prawie zrobione. Cieszę się. Dobra, wybacz, nie mam kurde siły już na to. Dobra, idźcie, przynieście to, kurde, cokolwiek. Nie wiem nawet, kurde, po cholerę wy tutaj i tego nie przynosicie. No, pierdalać, bo kurde. No jest, Tyrysek, kurwa, śpi. A tu chodzi o przyniesienie pieprzonego kawałka drewna. Co ja muszę to uruchomić? Naprawdę, musi być uruchomione. No nie, ja widzę, że jest 29. Ale to mogę przestać budować, tak? Tak, mogę przestać. Wyłącz. Dobra. Przyniesiesz to drewno do chuja Wacława, czy nie? Kurde, ja zaraz wam pomogę. Myk. Tędy. O. Fajnie. Ej, ale fajnie wydeptane ścieżki już mają. Oni chyba je wydeptują później. Mnie to boli, że nic tutaj się nie dzieje normalnie. Nie mam jakiegoś specjalnego składu ryb. Chciałbym, ale nie mam. Bo tutaj na przykład nie mogę sobie wyznaczyć. Bez sensu troszeczkę, ale. Czy kogoś właśnie jebnął piorun? Jest jakaś komenda, coś, żeby to przyspieszać? No nie. Pięknie. Chłopaki, co tu się dzieje? Okej, no to teraz jest lepiej. Tu może być tak, tutaj nie za bardzo. No. Jest tylko jeden gościu, który w dodatku nic nie robi. Ty, stary, czy ty czegoś nie potrzebujesz? Ty potrzebujesz sierpa. Czemu kurwa nic nie mówisz? Masz. Nawet włócznie porobię. Nie, no to za dużo. Tak. Nie wiem, łopatka piekarza. Noż kurde, łopatki piekarza. Pyk, pyk. A potem zrobimy tak. Tak. Dobra. Żebyście się nie znudzili. No ale dobra, dopiero poznaję tą grę. No to trochę wychodzę jak taka bryła i nic nie wiem. Wychodzę na kretyna. Włącz. Nie wiem, czemu to jeszcze nie zostało zbudowane. Proszę, jeszcze jedną osobę, jeszcze jedną osobę. Wiem, że nie ma tyle osób, ale co mnie to obchodzi? Jest! W końcu ktoś wziął drewno! Brawo, Kristin! Jesteś kurde zajebistin! Cieszę się. Po prostu nawet nie wiesz jak bardzo. Chata. Nie masz jedzenia, nie masz nic. Właśnie chodzi o to, że ja chcę sprawić, żebyście mieli jedzenie, ale wy kurwa nie chcecie mi tego udowodnić. Gnoje. Ty, a ty kurde gdzie jesteś? Nic nie mówię. Bardzo słabo jest opracowany tutaj motyw dostarczania pożywienia, bo ja na przykład nie wiem, jakbym mógł tu dostarczyć część jedzenia. Bo nie mogę sobie wybrać tego, co tutaj zostanie przyniesione. Chyba, że ja naprawdę jestem głupi i nie widzę tutaj napisu magazyn jedzenia. A to sobie myknę, bo mogę. Bo jest kurwa tanie. Magazyn.
Zbiera okoliczne towary oraz zasoby i przechowuje je w skrzyni. Teoretycznie mogę to zrobić tak i powinno zbierać z chaty. I zrobić, o, jeszcze zrobię kurde taki magiczny sposób. Pyk, tu. O, albo nawet lepiej. Tak stąd. Tu. I tu. I tu. I dupa. Pyk, tu. Nie wiem, czy to podziała. Tyle dróg. Co tu jeszcze te... Mam baryły? Piwo sudowe! Złoto! Dobra, moje pysie. Jako, że wy się obijacie, no, podejdźcie tutaj. Macie troszkę tych piwek słodowych. Przyda wam się. Będziecie się dobrze bawić. Dobra, pójdziesz w końcu robić? W końcu, naprawdę, bo już mnie szlak tu jasny trafia. Czy ty czegoś potrzebujesz? Nie, na szczęście nie. Ty masz łopatkę. No jest. Czemu kurwa jest? Dobra. Ale no dobra, ty nie pracujesz. No idźże wpierdalaj. O. A czemu wtedy to jest 47 ryba? A, dobrze, trochę to bardzo słabo, bo już dochodzę do wniosku, że wiem o co chodzi. Wiem, w czym jest problem. Dobra. Ej, ale jest aktualne przechowywane 0. Ja trochę spierdoliłem z prawej, to tak mocno. Fuck you. Dobra, zróbmy jeszcze tak. Może to będzie ciężkie do naprawienia, ale coś innego mi pozostaje. Chyba kurwa nie uda mi się tego zrobić. Czy ja mogę się pozbyć tych drzew? Dobra, wydaje mi się, że trzeba to już zrobić troszeczkę inaczej. Trzeba iść, wygrać i skończyć tę mapę. Okej, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Został wam teraz kamienny golem. To idźcie mu napierdolić. Dobrze wam idzie, dobrze wam idzie. Bijcie go, bijcie go, bijcie go, bijcie go, bijcie go, bijcie. Już ma poniżej połowy. No to... Lipton Ice Tea. Gnut! Kretynie. Okej. Ja nic nie mówiłem. Moje słodkie misie, pysie. Aktualnie przechowywanych jest 6. Nie rozumiem, czemu to jest jeden, czemu to jest dwa, czemu, co? Tyle kurwa już zrobiłem? Jezus.
No tu mam 6, przechowywanych jest 0. Trochę słabe są te statystyki, które zapisywane są tutaj. Dobra, no dobra. Nakurzamy toporników wszystkich. No i teraz waszym zadaniem jest sobie ogarnąć te topory. Ile mamy aktualnie przechowywanych toporów? Przechowywane są dwa. Wow, prosta włócznia, no jedna. Dobra. Macie troszeczkę czasu. Prosty topór. Porobię trochę. Jest wszystko? Dobra, możecie kurwa iść na masę. Przejdźcie się tutaj. Jak weźmiecie go na masę, to bez problemu go rozjebiecie. O, idzie. O kurde, jemu wróciło HP. Ale zaraz zginie. Bardzo ładnie. Teraz idźcie tutaj. I skończmy to. Dobra, padł. Drugi, trzeci. Okej. Ostatni. Odejdźcie. Czterej losowi strażnicy. Dobra. Walczcie! Dacie radę. Wierzę w was. Już prawie. Dobrze. Jeden! Tak! Koniec! Pierdolę to! Koniec! Dobra. Dziękuję wszystkim za to bardzo serdecznie. Ja się chyba już powoli ogarniam, o co w tym chodzi, więc dziękuję wam pięknie, naprawdę, że wytrwaliście ze mną te dwa odcinki. Do zobaczenia w następnym, który będzie już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.